Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Na początek powiem, że czytamy wszystkie wysyłane przez Was do nas wiadomości. Na wszystkie zadawane przez Was pytania staramy się odpowiedzieć jak najdokładniej umiemy. Jeżeli znamy dokładną odpowiedź, to dajemy Wam. Jeżeli tej odpowiedzi nie znamy, to odsyłamy do miejsca, gdzie tą odpowiedź możecie znaleźć. Czytamy wszystkie wiadomości, nawet te negatywne, te, które są niezrozumiałe, czy te zupełnie kuriozalne i dziwne. I właśnie o tych dzisiaj opowiem. Zapraszam. Krótko zwięźle na temat praca. Praca. No praca. Niestety nie pomogliśmy tej osobie, ponieważ nie wiemy do końca z czym połączyć, czy to jest pytanie, czy to jest może stwierdzenie, czy ta osoba daje pracę, czy szuka pracy, czy na przykład straciła pracę, czy tej pracy nie potrzebuje, czy się chwali, że ma dobrą pracę. Nie wiadomo do tej pory. I tutaj fajna wiadomość, dłuższe zdanie, bardzo sympatyczne, bardzo miłe, takie można powiedzieć troszeczkę wyznanie. Moja kobieta lecąc do Norwegii napotkała się na coś takiego, że mężczyzna sikał do butelki w samolocie. Po prostu robił to i my już o tym wiemy, wy o tym wiecie, on o tym wiedział, ale teraz poszerzył grono osób, które wiedzą o tym. Niestety nasz kontakt się urwał i nie mogliśmy dalej porozmawiać na przykład co z tą butelką dalej, albo czy ta kobieta nawiązała jakiś kontakt z tym panem. No nie wiadomo tego. Wiadomość wysłana na godzinie 12:19. Ma ktoś może jakąś banię? Czyli można powiedzieć, taki weekend się przedłużył, o 12:19 pytanie. Niestety my bani nie posiadamy. Fajna wiadomość, taka troszeczkę kosmiczna, troszeczkę komputerowa. GX. Niestety dalej konwersacja nie trwała. To też znowu do mnie. Kurde, zmień dentystę, to jest mój ulubiony komentarz. Kurde, zmień dentystę, sam mam braki, ale twoja firma szczęka wygląda kosmicznie. My dziękujemy za tą wiadomość, ja z całego serca wręcz dziękuję. To nie ja, wirus. Osoba się tłumaczy, bo minęła dłuższa chwila od tego takiego, można powiedzieć, stwierdzenia, że moje zęby są naprawdę w słabym stanie i powinny być wymienione. Po czym, i to jest miłe i to naprawdę doceniam, siema Bartka, znam od początku jego kanał, Bartek to ja, on ogląda moje filmy, chyba żaden wirus, tylko zazdrość. I ja się bardzo cieszę, że naprawdę bez ironii mówię, że się przyznał, że to jednak nie wirus, tylko on. Zazdrość jest z mojej strony, dlatego się poprawiam, po tak piwach wychodzi słoma, przepraszam. No i buziaczki wysyłam, cukiereczki również. Fajnie, sympatycznie się zakończyło, a zęby i tak wymienię. Tutaj fajnie, krótko, zwięźle, miło bardzo, sympatycznie, cześć i wykrzyknik. My się cieszymy z takiej wiadomości, dlatego odpowiadamy, cześć, w czym możemy pomóc? Niestety nie wiadomo do tej pory w czym, ponieważ osoba już do nas nie odpisała. Znowu pytanie enigmatyczne, ale doceniam. Na ile dni? My się cieszymy, a ta osoba znowu pyta za ciosem, jaki termin, na ile dni? My pytamy, możemy prosić o doprecyzowanie pytania. Niestety pytanie nie zostało doprecyzowane do tej pory, nad czym bardzo ubolewam, ponieważ sam chciałem się dowiedzieć na ile dni, wtedy bym wiedział i być może zrobiłbym to samo co ta osoba. Po jakimś dłuższym czasie kolejny kontakt z tą osobą. Witam, szukam swojej pani na zawsze. Trzymamy kciuki, cieszymy się, radujemy, jest wiele portali, można wyjść na przykład do kawiarni, do kina, tam poszukać, gdzieś na ulicy, w klubie sportowym, wiele jest miejsc, na basenie, w aquaparku, nie wiemy jak to się udało, ale chyba po tym odcinku napiszę do tej osoby, zapytam jak udało się poszukiwanie kobiety na całe życie. Trzymam kciuki. O! I to też jest fajne, miłe, zwięzne, sympatyczne. A skąd wy kurwa to wiecie? I naprawdę umierające do śmiechu buzia, powiem wam. Kurde, mnie to rozbawiło. Dziękujemy za kontakt, otrzymaliśmy i jest nam niezmiernie miło. I co dokładnie wiemy? Chcemy doprecyzować, co dokładnie wiemy? Niestety nie wiemy, co wiemy, a niczego nie wiemy, ponieważ kontakt się urwał. Witam. My kurtuazyjnie oczywiście odpowiadamy, że jest nam miło i odpowiemy, a ta osoba odpowiada, mnie także. I koniec, dalej nie prowadziliśmy już rozmowy, wszystko jest miło i sympatycznie jak zawsze. No i niestety weszliśmy na taką miejsce, gdzie smutek i nostalgia dosięga wszystkich, ponieważ są trzy bardzo mocno, przeraźliwie mocno, dotkliwie mocno płaczące buźki. I tyle. Także widzicie, jaką mamy ciekawą i sympatyczną pracę, jakie fajne, nieszablonowe, nietuzinkowe pytania są nam zadawane. My z całego serca chcemy odpowiadać, pomagać Wam i odpowiadać na wszystkie pytania. Czasami się to udaje lepiej, czasami się udaje gorzej, jeżeli rozmowa się na przykład urywa na jakimś GX sformułowaniu. W każdym razie już bez żartów mówię, że robimy wszystko, żeby Wam jak najbardziej pomóc. Zapraszam do wysyłania wiadomości.
i konkretnych, i mniej konkretnych, i szalonych, i mniej szalonych, i zwykłych, i niezwykłych, i standardowych, i niestandardowych, a my Wam pomożemy. Trzymajcie się, miłego dnia i tygodnia. Na razie.